na temat definicji nowego cyrku. I ja bardzo chciałabym usłyszeć od ludzi, którzy mają może troszeczkę inną perspektywę niż naszą polską, jak oni by zdefiniowali nowy cyrk, czy co uważają za nowy cyrk, czy w ogóle to pojęcie ma miejsce bytu, czy nie. So on the one hand, I think that circus has always been a new form. It's a form that was created 200 years ago. So it was already a development from other forms. 100 years later, at the end of the 19th century, the theatrical construction of the white face and the Augustus clown joined circus. It was at that time that wild animals were brought into the circus. So at the end of the 19th century, you could also say there was a new circus which had new paradigms and new traditions. And 100 years later, there was also another development period of the circus language. So I consider that circus is permanently new circus. So it's really not necessary to specifically talk about new circus. But on the other hand, and as Veronica pointed out, the moment when circus training moved away from the traditional family and into the schools, something happened, okay? People came in with theater training, people came in with dance training, people came in who knew how to read poetry, people came in with visual plastic visions. And so they have brought all sorts of other artistic influences into the circus world. And as a result, I think something is happening which is new in circus. Many of the traditional apparatus are getting into schools. 7 years ago, 8 years ago, there were very few Chinese poles, mastils, in circus schools. Cuadro aéreo, la quatre aérienne, the cradle, okay, entered circus schools not too long ago. 5 years ago, a couple from Canada started doing a duo on the Chinese pole. Recently, we've seen winners of Cirque du Demain 3 years ago. The Chinese rings, the acrobatic rings, are in the schools. And all of a sudden, when these different skills enter circus schools, because part of circus school philosophy is surprise me, show me something new, start to play, come up with something else. And as a result, as these skills go into the circus schools, 5 years later, their language has been renewed and people are doing totally different things with them thanks to this process which happens within the circus schools. So when we talk about new circus, it's not circus itself what's new, but perhaps these creative processes are new and as a result, circus is once again in a permanent renewal process. Is that a good answer? I didn't say if I believe in new circus or not. Yesterday, my journalist asked me how would I do the definition about new contemporary circus. I said, okay, that's pretty difficult question, even I tried to answer it in my PhD thesis. But I would say, finally, I said, you know, before they try to do the definition like contemporary circus don't have animals, I don't think it's true anymore, because even in contemporary circus we see animals, even tigers. But I would say that contemporary circus is circus that never stop searching for something new, never stop searching for something new in our own expression, in our own movements. Traditional circus, he or she, the circus wants to stop there in the tradition, in the traditional code with numbers, animals, costumes. They like it that way. In Europe, I see those tendencies that traditional and contemporary, it's getting better, the relationship. In Czech Republic, they have nothing in common. Traditional wants to stay traditional and they have their own codes. They are happy with that. Contemporary never stops searching and it should be like that. It's like a process that never stops. Ja mam pytanie o sytuację w Europie południowo-wschodniej, jeżeli chodzi o szkoły i edukację cyrkową. So my question is, what about schools and groups in Southeast Europe? Because you mentioned Canada and so on, and I think that we are in Poland, and then if we go further on the east, southeast, I think that new circus also developed there, and can you say something about it?
I would love to say something. That's why I also came here, to find out more what's going on with circus education and circus on the east, from Czech Republic, Slovakia, Poland, I mean Eastern Europe, because I don't know about any professional, I'm talking in a professional way, professional circus school. There are maybe organizations they provide trainings for adults, amateurs or kids, but I don't know any school in Slovakia. There is no circus school in Slovakia. In Poland, no professional circus school, I guess. Professional, in a way, like you have accreditation and diploma. That's professional. Traditional, okay. So you see, now I'm... So I know lots of schools in France, in Sweden, in Finland, in Spain, UK, Canada. And I hope that this maybe meeting will tell me more about it. No, I don't know any professional school in Eastern Europe. Professional, contemporary, you know what I mean. Maybe traditional, yes. Moscow, of course, for example. Ja nie wiem, czy to jest tajemnica, ale chodzą pogłoski właśnie u sąsiadów naszych Czechów, że właśnie w Pradze, zresztą Weronika wspominała o tym, że już od lat starają się zrobić profesjonalną szkołę cyrkową, a i wspominała też postać Rosti Nowaka, który też jest absolwentem lalkarstwa w Pradze. I chodzą pogłoski, że właśnie on i jego grupa Labutika wspólnie z Cirkaonem jednak doprowadzą do tego, że już bardzo niedaleko od polskiej granicy powstanie właśnie profesjonalna szkoła cyrkowa. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy mam kontynuować swoje? Just a comment. When we talk about professional circus schools, often the discussion is related to official recognition, state recognition to those schools. Karampa has been functioning as a professional circus school for 15 years. Perhaps this fall we will be associated, we will open a new program associated with the university, but up until now, we have not had any official recognition. There's the word circus does not exist in any law on education in Spain, neither for children, nor for secondary, nor for university or scenic arts training. That shouldn't be an impediment. The importance of a diploma for a circus student is relative. When you go to a big company and say, I'm a graduate from the National Circus School in Canada, the guys are going to say, great, let's see. Right? And the fact that you come from a school will give him information. You probably are capable of doing your own rigging. You probably have dance skills. You probably have other complementary skills and acrobatics and other things. So that is a useful information for him. But basically, as a professional, what they want to see is the skills and the universe that you create with those skills. So let's not lose ourselves in trying to be official from the first day the school exists. Let's find a nice space, let's find capable teachers and people, young people who are willing to learn, and go for it. After that, it's nice to be able to get public recognition because it means funding, it means that these young people who are dedicating years to their education will at least have the same recognition for that time as somebody who studies dance or theater or sport. And for us, one of the interesting things is that a 19-year-old kid is not going to have to fight with his parents to decide to go to circus education, right? Now they're going, but you have to go to university. No, I want to study circus, but circus is nothing. So when you enter the university, at least his parents says, well, circus is nothing, but at least he's getting credits. So that's nice, you know, he has access to scholarships, that's nice. But the basic of the education is people sweating, right? People working hard, that's it. My question is, do you know the story about mucha mierda, this tradition in circus? I don't know if you know this tradition. Because your speech reminded me about this history, how mucha mierda was created. And can you tell this story? No. I know, but I don't know if I know a good version. So my friend from Spain told me that, I don't know if you know the tradition of mucha mierda,
before the show, the artists, they have a little finger crossed together and say mucha mierda, good luck. And my friend from Spain told me that, do you know why we do it? No, I don't know. He said that in Middle Age, when the people act on the street, like in urban spaces, you showed us, they looked at the street and see if there is a lot of shit, because mucha mierda means a lot of shit. So if there is a lot of shit, it means there are really a lot of people who came to see the show. So it means also money and good public. So they say like, good luck, mucha mierda, because they saw there is a lot of people coming. Not exactly. It's true, but it's not human shit. It's horses. Okay, so if in the front of your theater, the rich people come, they come in their carriages, so there are lots of horses, so there's lots of shit out in front of the theater, and that means that you've done well in ticket sales. Actually, the expression break a leg in English is also related to that, because it's outside, it's slippery, and you have, you know, shit on your shoes, and so people slip and break a leg, and it is a related expression. Okay, so. Sort of, but it has to do with the people, the rich people coming, because they're the ones that had horses. Przypominam, że referaty także wygłaszał Mirek Urban i pani Ewa Dębek z naszego polskiego środowiska, więc jeżeli są jakieś pytania również do nich, to zapraszam. Nie krępujcie się. Fajnie się mówi do mikrofonu. Pytanie to pewnie nie jest pytanie, to jest taka refleksja. Ja jestem z Lublina, pracuję w Lublinie, prowadzę dwie szkoły, podstawową i gimnazjum. I cały czas jestem oczywiście pod wielkim wrażeniem, no i po to tutaj przyszłam, żeby i posłuchać i zobaczyć, ale tak sobie myślę cały czas, że my się tak nawzajem pięknie przekonujemy, przekonani przekonują przekonanych. I tak ładnie to wszystko wygląda, a mnie się robi coraz smutniej, dlatego że mamy XXI wiek. Ja reprezentuję, jakby nie było, dziedzinę edukacji. Dla mnie dziedzina fundamentalna. I tak się zastanawiam, czy ja chociaż w pewnej części dożyję takich czasów, że ta edukacja zmieni proporcje. To znaczy z tej cholernej dydaktyki przesiądziemy się trochę na takie myślenie właściwe o edukacji. Bo Mirek tutaj wspomniał o umiejętnościach kluczowych. No wydaje mi się, że to jest w ogóle fundament i fajnie by było, gdybyśmy się zaczęli zastanawiać nad tym właściwie, na czym polega edukacja, czy ona do końca polega na tym i tylko, żeby wypiłować tę piątkę z matematyki i bez przerwy pleść o maturze z matematyki od miesięcy. Czy ona przypadkiem nie polega na tym, żeby zastanowić się jak gdyby jeszcze raz od początku, ale w większym gronie, jakimi instytucjami powinny być szkoły, bo to, że one nie są ani przyjazne, ani radosne, ani jeszcze jakieś tam inne głupie, to wiadomo, to już wiem. Nie znoszę zresztą tego gadania, że szkoła jest przyjazna, radosna, jakaś tam jeszcze inna, idiotyczna. Szkoła, to jest wyzwanie, to może być przygoda, ale przy okazji to jest ogromne wyzwanie, to jest pokonywanie siebie, to jest przekraczanie swoich możliwości, to jest dokopywanie się do tego, co mam najlepszego, jeżeli będę miała taką szansę dokopania się do czegokolwiek w sobie. Nie będę miała takiej szansy, jeżeli nie będę miała mądrego nauczyciela. Produkowanie ciągle ludzi, którzy wymęczą dyplomy na 4, na 5, naprawdę nie wiem z czego te dyplomy. Pracuję już prawie 40 lat i coraz mniej rozumiem, na czym polega bycie nauczycielem. Ale myślę, że bachory byłyby zachwycone, gdyby miałyby takie osoby, które by właśnie otoczyły je inną opieką, żeby ta dydaktyka była taka przenicowana różnymi działaniami artystycznymi, ruchowymi,
To wszystko dla mnie oznacza prawdziwy rozwój. Rozwój osobowości, rozwój charakteru, żeby to było ciekawe, żeby rzeczywiście było takim taką pokonywaniem i rozwijaniem siebie w otoczeniu myślących, kreatywnych, inteligentnych ludzi. No to jest moje największe marzenie, żeby się stworzyło takie lobby, które by wprowadziło te wszystkie dziedziny, o których tutaj mówicie, do edukacji. I to od przedszkola, jeżeli się da, od żłobka. No niżej to już nie znam żadnych form, a może na szczęście. Ale no to takie mam marzenie skromne w imieniu Bachorów moich kochanych. Dziękuję bardzo. Ja może kilka słów do tego, co powiedziała pani. Ja wiem, że są szkoły, które przemycają cyrk. Przemycają na lekcje WF-u. Przemycają, to jest najlepsze słowo. Ale ostatnio przeżyłam zachwyt, chociaż nie wiem, jak to jeszcze określić, ponieważ trafiła się szkoła sportowa, która chce wprowadzić zajęcia cyrkowe normalnie do swojego programu. Z tym, że zabolało mnie jedno, że oni to nazywają zajęcia akrobatyczno-żonglerskie, bo wie pani, tu usłyszała moja córka, która tam będzie pracowała, bo wie pani, samo słowo cyrk, to tak nie chciałbym, dyrektor, to mówi pan starosta, który stworzył szkołę sportową, który jest w konflikcie z burmistrzem, bo zabiera mu dzieci już od podstawówki, od pierwszych klas, więc tam jest konflikt, że tak powiem, władza kontra władza. Ale ten pan starosta wymyślił sobie, żeby mieć taką marchewkę, żeby tych dzieci, ja tak przypuszczam, żeby te dzieci przyciągnąć do tej szkoły, to stworzył jako ofertę zajęcia właśnie akrobatyczno-żonglerskie. Najpierw się oburzyłam, że nie ma tam słowa cyrk, natomiast potem pomyślałam sobie, dobre i to, niech to będzie jakiś kroczek, bo potocznie i tak będzie funkcjonowało to słowo, domyślam się. Tylko ten pan starosta nie chce, żeby to zafunkcjonowało jakby w oficjalnych informacjach i kiedy było spotkanie z rodzicami, aby promować jakby ten rodzaj zajęć, to właśnie prośba była do osoby, która o tym mówiła, żeby nie używać tych słów. Więc tak jak powiedziałam, przemycają szkoły. Ja uwielbiam jeździć na warsztaty do szkół, z tym, że pilnuję bardzo, żeby to były projekty, gdzie ludzie zakupią też sprzęt. Bo najbardziej mi boli, że ja pojadę z moją ekipą, zrobimy pokaz, dzieci wow, super, będziemy się tego uczyć, uczą się, jesteśmy tam 3 dni, uczymy ich i potem pakujemy te rekwizyty i z nimi odjeżdżamy. I co dalej? A tu chodzi o to, żeby to było te wow, ale żeby został rekwizyt i żeby została osoba, która powie, dobra, oni pojechali, ale my tu będziemy działać. Tego też tak mi czasami brakuje. Organizujemy kursy pedagogika cyrku, Ala Usowicz też to robi w Toruniu, ale po to, żeby zarażać ludzi, żeby właśnie chcieli pracować z dziećmi, z młodzieżą w różnym środowisku, bo my jesteśmy akurat wiocha, fajna wiocha, w której się bardzo dużo dzieje. Tak, ale chcę powiedzieć właśnie, że po to mamy tych instruktorów, którzy naprawdę mogą fajne rzeczy w różnych miejscach robić, tylko żeby jeszcze chciano z tego korzystać. No, tak najkrócej. No ale krótko mówiąc, są szkoły, w których coś zaczyna drgać. Jak to cudownie. Jakub Szwec, Fundacji Sztuk Mistrza, jeżeli można. Ja siedzę tutaj z tyłu, ale nie trzeba się odwracać, bo tu nic ciekawego do oglądania nie ma w sumie. Ja chciałem znowu taki komentarz wygłosić do tego, o czym mówili Mirek i pani Ewa. Zabrakło mi jednej rzeczy, a może to, że ona się przewijała, ale może nie została tak wystarczająco jakby podkreślona, że pedagogika cyrku, czy cyrk w ogóle, daje nam wspaniałą możliwość doświadczenia sceny i doświadczenia siebie na scenie. I mało tego, w cyrku to doświadczenie sceny jest wręcz czasami traumatyczne. Dlaczego? Dlatego, że w cyrku mamy no, faktor ryzyka, prawda? To, że możemy wyjść na scenę żonglując, możemy zrobić dropa, czyli można coś upaść. Czy na przykład aerialista, no w sumie jak zrobi dropa, to prawdopodobnie ostatniego w życiu, ale też może. I to, że ja wychodzę na przykład po tygodniowym projekcie cyrkowym i będę żonglował 3 piłeczkami i mam to w głowie, że kurczę, a jak mi to wypadnie, to co się stanie? Ale ja to pokonuję w sobie, wychodzę i nawet jeżeli mi upadnie, robię to znowu, to jest świetne, traumatyczne przeżycie, które potrafi budować charakter i daje nam jakby siłę do tego, żeby próbować kolejnych rzeczy i uczy nas tego, że nawet jak nie wyjdzie, to potem może w końcu wyjdzie. To tak tyle. To jeszcze, jeśli ja się mogę odnieść tutaj do tej informacji o tej szkole,
A ty bardzo ładnie podsumowałeś, Kuba, właśnie tą cykl doświadczenia uczenia się Kolba. Jeśli mogę podkreślić, ja uważam, że to jest kwestia tego, jakich mamy nauczycieli, jaki chcemy mieć szkoły, jakich mamy, nie wiem, dyrektorów szkół, bo to, kiedy ja 10 lat temu zaczynałem uczyć żonglowania w szkole, to wszyscy się pukali dookoła w czoło, co ja robię z czymś niepoważnym, przychodzę do instytucji, która ma ludzi rozwijać. A na ten moment chyba w około 5 szkołach w Lublinie elementy żonglerki, cyrku są jakby wprowadzane. I teraz to się staje jakby w Lublinie moim zdaniem normalne. I to jest kwestia tego, na ile my możemy uczyć, edukować nauczycieli i rozwijać ich, żeby oni wprowadzali to do szkół. 10 lat temu ja myślę, że jesteśmy daleko, daleko, bardzo daleko za innymi państwami. Tutaj zobaczymy Monikę Kalinowską, która od 10 lat też rozpoczęła edukację w świetlicy. Teraz to jest pani od cyrku, tak? Pani od żonglerki. I ona, ja widziałem te dzieciaki, które się rzucają na szyję pani Monice, jak ona przychodzi. I ta świetlica jest po prostu fantastycznym miejscem, a nie miejscem, w którym po prostu trzeba odrabiać lekcje. Jakaś pani chodzi z linijką, żeby siedzieć cicho, tylko tam się przychodzi, żongluje, chodzi na kuli, na szczuba nie ma miejsca, ale myślę, że kiedyś będzie. To wszystko robią ludzie, którzy chcą to robić. I jak się chce to robić, to po prostu będzie wspaniale. I uważam, że tutaj jest pies pogrzebany, albowiem ostatnio miałam okazję pracować w szkole, w gimnazjum, w którym prowadziłam zajęcia z żonglerki i była to droga przez mękę ze względu na system, który panuje w szkolnictwie. I tym prowokacyjnym zdaniem zakończę dyskusję, przenosząc ją na obiad.